dzisiejszym materiale przyjrzymy się defibrylatorowi HeartSafe Y w wersji półautomatycznej. Wersję automatyczną oraz pełną ofertę AED można znaleźć na stronie medyczny.pl. Omówię wyposażenie zestawu, budowę urządzenia, przygotowanie do pracy, w tym przeprowadzenie autotestu oraz zastosowanie przy użyciu wersji treningowej urządzenia na przykładzie jednego ze scenariuszy szkoleniowych. Defibrylator jest solidnie zapakowany w wytrzymałym pudełku. W zestawie znajdziemy baterie, elektrody, instrukcja w języku polskim, certyfikat jakości oraz zestaw do udzielenia pierwszej pomocy, w skład którego wchodzą nożyczki, golarka, gumowe rękawiczki i maseczka do wentylacji. Zestaw ten może być umieszczony bezpośrednio na obudowie defibrylatora. Wytrzymała konstrukcja defibrylatora zapewnia klasę szczelności IP55. Na urządzeniu znajduje się ekran startu nad napisem AED, który wskazuje gotowość urządzenia do pracy. W przypadku sprawności zobaczymy ikonkę OK, natomiast w przypadku błędu, np. rozładowanej baterii, zobaczymy znak X. Nad wskaźnikiem znajduje się rączka do przenoszenia urządzenia. Na odwrocie znajduje się bateria o żywotności do 5 lat. Aby otworzyć pokrywę, należy pociągnąć za uchwyt pod napisem AED. Po otworzeniu pokrywy zobaczymy infografikę składającą się z trzech części, ilustrujących kolejność wykonania czynności: włączenie, przyklejenie elektrod i reanimację. Na panelu głównym znajdziemy miejsce na przymocowanie elektrod, port USB typu A oraz grafikę prezentującą algorytm RKO. Urządzenie wspiera eksport danych przez port USB 2.0. Pod panelem znajduje się przycisk zasilania, zmiany języka, wyładowania oraz przycisk trybu pediatrycznego. Po umieszczeniu złącza elektrod w panelu defibrylatora, elektrody mogą być schowane pod pokrywą. Wspomniane elektrody są uniwersalne, co oznacza, że mogą być używane zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Aby włączyć tryb pediatryczny, należy nacisnąć ikonkę dziecka obok przycisku wyładowania. Tryb pediatryczny jest przeznaczony dla dzieci poniżej 8 lat lub ważących mniej niż 25 kg. Należy pamiętać, że sposób przyklejenia elektrod różni się dla obu grup wiekowych, co zostanie pokazane w części szkoleniowej z użyciem defibrylatora treningowego. Tryb pediatryczny i dla dorosłych różnią się też maksymalną energią wyładowania, odpowiednio 100 J dla dzieci i 360 J dla dorosłych. Aby przeprowadzić autotest, należy umieścić baterię w defibrylatorze i postępować wedle komunikatów. Ręczny autotest. Otwórz pokrywę i postępuj zgodnie z instrukcją. Podłącz elektrody. Odpowiednio naciskaj migające przyciski. Odpowiednio naciskaj migające przyciski. Po przeprowadzeniu testu powiadomi nas, że urządzenie jest sprawne. Przejdźmy teraz do treningu i zwróćmy uwagę na komunikaty wydawane przez defibrylator. Po otworzeniu pokrywy AED powiadomi nas o trybie działania dla dorosłych lub dzieci. Tryb dorosłych. Tryb dzieci. Urządzenie wyda komunikaty dotyczące umieszczenia i przyklejenia elektrod oraz analizy. Urządzenie nakaże zdjąć ubranie z klatki piersiowej osoby poszkodowanej, otworzyć elektrody i przykleić je na odsłoniętą klatkę piersiową osoby poszkodowanej, tak jak na rysunku. Urządzenie zakomunikuje następnie, że trwa analiza rytmu serca. Analiza rytmu. Następnym komunikatem będzie zakaz dotykania osoby poszkodowanej. Usłyszymy potem komunikat o ewentualnej konieczności defibrylacji. Wstrząs zalecany. Naciśnij migający przycisk wstrząsu. Wykonaj wstrząs. Po wstrząsie należy przejść do prowadzenia RKO. AED zezwoli znowu dotykać poszkodowanego i nakaże rozpocząć resuscytację. Uciśnij klatkę piersiową 30 razy. Wykonaj 2 oddechy ratownicze.
Co warto zaznaczyć, w niektórych wypadkach defibrylacja może nie być wymagana. Wstrząs niezalecany. Nawet w takiej sytuacji elektrod nie wolno ściągać z poszkodowanego. W przypadku dzieci należy zmienić tryb działania AED. Przykleić elektrody w innym miejscu, wyróżnionym na infografikach, jakie znajdują się na elektrodach. Algorytm RKO dla dzieci przewiduje 15 ucisków na 2 wdechy, co będzie zasygnalizowane przez AED komunikatem, że należy rozpocząć resuscytację i wykonać 15 ucisków klatki piersiowej. Uciśnij klatkę piersiową 15 razy. Podsumowując, defibrylator HeartSafe Y prowadzi użytkownika za rękę podczas akcji ratunkowej. Należy podążać za wskazówkami głosowymi, aby zwiększyć szansę przeżycia poszkodowanego. Metronom pomaga w doborze odpowiedniego tempa uciśnięć i sygnalizuje moment na wykonanie wentylacji. Automatyczna wersja urządzenia przeprowadzi defibrylację samodzielnie po uprzednim odliczaniu. Należy pamiętać, że nie w każdej sytuacji urządzenie będzie sygnalizować konieczność wykonania wyładowania, ale nawet wtedy elektrod nie wolno zdejmować, ponieważ monitorują one pracę serca poszkodowanego. W zestawie znajdują się akcesoria takie jak nożyczki, golarka, gumowe rękawiczki i maseczka do wentylacji. Urządzenie posiada przyłącznik trybu pracy dla dzieci i dorosłych. W przypadku dzieci po przyłączeniu trybu pracy elektrody należy przykleić z przodu klatki piersiowej i na plecach. Defibrylator posiada klasę szczelności IP55, a maksymalna energia wyładowania to 360 Joule. Jeśli materiał okazał się pomocny, zasubskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę pod filmem. Polecam też zapoznanie się z innymi treściami na kanale dotyczącymi sprzętu i aparatury medycznej. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Podmiotem prowadzącym reklamę jest ProMedica Mariusz Michalski, właściciel strony internetowej medyczny.pl. Producentem wyrobu jest Primedic. To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.